Wszyscy kochamy słodycze, jednak jest to typowa miłość wysokiego ryzyka. Każda czekoladka, batonik lub cukierek powodują, że coraz bardziej uzależniamy się od cukru i przybywa nam dodatkowych kilogramów oraz pogarsza się nasz stan zdrowia. Jak zwalczyć ochotę na słodycze? Czym zastąpić niezdrowe słodkości? Słodki smak poznajemy już w życiu płodowym, więc nic dziwnego, że tak bardzo go lubimy. Warto jednak uważać na słodycze, bo spożywane w nadmiarze szkodzą i to równie bardzo jak alkohol i papierosy. Co zrobić, gdy dopada nas ochota na słodycze? Jak pohamować wilczy głód i zamiast sklepowych słodkości wybrać wartościową przekąskę? O tym przekonasz się w tym filmie. Nadmierny apetyt na słodycze. Jedzenie słodyczy uważane jest za przywilej dzieciństwa, ale ich nadmierne spożycie nie dotyczy jedynie dzieci. Jeśli zbyt często sięgamy po słodycze, zwłaszcza te sklepowe, grozi nam nie tylko nadwaga, ale także uzależnienie od cukru, próchnica i cukrzyca typu drugiego. Konsekwencji nadmiernego spożycia cukru jest wiele, a wszystkie negatywnie wpływają na stan naszego zdrowia oraz wygląd zewnętrzny. Ciągła ochota na coś słodkiego może być niepokojącym objawem. Jeżeli towarzyszy jej złe samopoczucie, senność i rozdrażnienie, to może oznaczać spadek glukozy we krwi oraz być pierwszą z oznak cukrzycy. Gdy zjedzenie czegoś słodkiego szybko poprawia nam nastrój, a ochota na słodycze pojawia się przede wszystkim w sytuacjach stresowych, to znak, że nasz mózg uzależnił się od cukru i jak najszybciej musimy ograniczyć jego spożycie. Jak pokonać ochotę na słodycze? Na początek trzeba uświadomić sobie powagę sytuacji i znaleźć przyczynę problemu. Jeżeli sięgamy po słodycze zbyt często, trzeba wykonać badania, które mogą pomóc w diagnozie insulinooporności oraz cukrzycy typu drugiego. Jeżeli stan zdrowia nie budzi żadnych wątpliwości, to można spróbować sprawdzonych sposobów na to, aby pokonać ochotę na słodycze i tym samym znacząco ograniczyć ich spożycie. Oto one. Numer 1. Regularne spożywanie posiłków. Niepohamowana ochota na słodycze pojawia się, gdy zbyt rzadko spożywamy pełnowartościowe posiłki. Wówczas nasz organizm, domagając się niezbędnej mu do życia energii, daje nam znać, że czas uzupełnić cukry. Jak temu zaradzić? Najlepiej jeść 5 posiłków w ciągu dnia, które będą dostarczały długo uwalnianej energii w postaci węglowodanów złożonych oraz białka. Numer 2. Odpowiednio zbilansowana dieta. Podstawą zdrowego odżywiania jest odpowiednio zbilansowana dieta. W przypadku osób odżywiających się w monotonny i nieregularny sposób, znacznie częściej występują napady wilczego głodu oraz ochota na słodycze. Aby ich uniknąć, trzeba zwracać uwagę na to, co jemy, bo większość spożywanych przez nas produktów jest źródłem pustych kalorii. Jedząc jak najmniej przetworzone produkty i stosując się do zasad zdrowego żywienia, możemy skutecznie zredukować ilość spożywanych słodyczy, bo dostarczamy do naszego organizmu odżywcze substancje, które zapewniają długotrwałe uczucie sytości. I numer 3. Picie wody. Ochota na słodycze może być pierwszym z objawów odwodnienia, o którym świadczy tzw. mały głód. Jeżeli poczujesz, że masz ochotę na coś słodkiego, lepiej sięgnij po szklankę wody, która nie tylko jest napojem życia, ale także staje się naszym sprzymierzeńcem w walce ze zbędnymi kilogramami. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe Sposoby na Zdrowie. Dziękuję.